serdecznie. Będziemy powoli zaczynali nasz dzisiejszy wykład, który ma być poświęcony stosunkom, no tak ogólnie pojętym, między jednym człowiekiem i całą społecznością, czyli między piłsudskim i Żydami. Okazją do tego wykładu jest 80. rocznica śmierci, którą obchodziliśmy w ubiegłym tygodniu. Ja się nazywam Jolanta Żymbul, jestem pracownikiem Muzeum Historii Żydów Polskich, historykiem dziejów najnowszych. Piłsudski właściwie przez całe życie był dosyć chorowity. Zapadał często na zaziębienia, miał też często grypę i właściwie nigdy nie lubił lekarzy, nie lubił się leczyć. I kiedy pojawiali się wokół niego, mówił o tym, że pojawia się parszywa doktorska atmosfera wokół niego. I kiedy zaczął wyraźnie źle się czuć w 1934 roku, również nie chciał się zgodzić na żadne konsultacje lekarskie. Tymczasem czuł się coraz gorzej. To jest jedno z ostatnich zdjęć Piłsudskiego w Belwederze, kiedy przy jego ulubionej czynności, przy układaniu pasjansu, widać, że już jest człowiekiem bardzo wychudzonym. Coraz częściej też odwoływał swój udział w różnych uroczystościach, czy to państwowych, czy spotkaniach politycznych, ale tylko najbliższe otoczenie Piłsudskiego wiedziało o tym, że jest chory, że jest to jakaś poważna choroba. Jego tacy, no można powiedzieć, lekarze, którzy na co dzień się z nim zajmowali, aczkolwiek też go nigdy specjalnie nie mogli zbadać, już na początku 1935 roku podejrzewali, że jest chory na raka wątroby, ale Piłsudski nie zgadzał się na żadne szczegółowe badania i dopiero pod koniec kwietnia, więc no praktycznie trzy tygodnie przed śmiercią, w czasie Wielkiej Nocy poprosił o to, żeby załatwić przyjazd jakiegoś specjalisty, profesora z Wiednia. I rzeczywiście kilka dni później przyjechał profesor Breckenbach, wiedeński lekarz. No, ci wiedeńscy lekarze mieli przed wojną wielką renomę w Polsce i on właściwie potwierdził tę diagnozę polskich lekarzy, że jest to zaawansowany rak wątroby. Piłsudski zmarł 12 maja 1935 roku, dokładnie 9 lat od zamachu majowego. To nie była oczywiście jakaś rocznica, którą by w Polsce w międzywojniu obchodzono. Takim dniem uczczenia marszałka za jego życia był dzień jego imienin, 19 marca. Wtedy odbywały się specjalne defilady, wtedy w szkołach organizowano takie akademie, również w szkołach żydowskich i wielu pamiętnikach młodzieży żydowskiej takie wspomnienia można znaleźć właśnie o tych akademiach na imieniny marszałka Józefa. Właśnie ten dzień 19 marca był obchodzony. Uroczystości żałobne trwały 6 dni. Ogłoszono żałobę, też rabini ogłosili żałobę dla społeczności żydowskiej. Ciało zostało zabalsamowane, usunięto serce, a także mózg, o czym może mniej osób wie. Najpierw zostało ono wystawione w Belwederze, gdzie hołd oddali mu najbliżsi współpracownicy, a potem w środę zmarł w niedzielę. 12 był w niedzielę. W środę zostało w uroczystym kondukcie przetransportowane do katedry świętego Jana, która została specjalnie przygotowana na tę uroczystość. I tam z kolei hołd mogli oddać mu wszyscy obywatele. I rzeczywiście dzień i noc przed katedrą stały tłumy, warty pełnili generałowie, oficerowie Wojska Polskiego. W piątek rano
Ciało zostało przetransportowane, trumna została przetransportowana na pola mokotowskie i tutaj właśnie takie zdjęcie, nie wiem czy jest, dobrze Państwo widzą z powodu jasności i ostrości. Tak? To jest właśnie zdjęcie z pól mokotowskich. Tam została wybudowana specjalna, najpierw odbyła się defilada wojskowa, ostatnia defilada, jaką przyjmował marszałek Piłsudski, on się zresztą w tym lubował. Bardzo często przyjmował z różnych okoliczności, różne okoliczności właśnie parady wojskowe jako dowódca, główny dowódca wojskowy. I później po tej paradzie wojskowej specjalnie zostaną tutaj, jak widzą Państwo, te tory wybudowane do, i generałowie na lawecie przyciągnęli trumnę do pociągu, który miał w nocy udać się do nabawy do Krakowa, tam gdzie postanowiono ciało Piłsudskiego złożyć. Ta podróż trwała całą noc, ona też jest dosyć dobrze opisywana w różnych pamiętnikach, to było niezapomniane wrażenie. Wzdłuż tej trasy przejazdu, tego pociągu, trumna stała na otwartej lawecie, wszyscy mogli ją też widzieć z zewnątrz. Pociąg zatrzymywał się na kolejnych stacjach i tam odbywały się takie krótkie nabożeństwa. Najbardziej wzruszające miało miejsce w Kielcach, gdzie właśnie po takiej krótkiej modlitwie pociąg miał ruszyć i wtedy ten 40-tysięczny tłum, jak opisują obserwatorzy, miał uklęknąć i jakby oddać na sposób ostatnią cześć marszałkowi. Wzdłuż całej trasy paliły się ogniska. Pociąg dotarł w takiej mrzawce, to był taki dzień, no może w tym roku dosyć podobny, jest ten maj właśnie taki deszczowy, dosyć chłodny, dotarł rano do Krakowa i znowu widzą Państwo te tłumy, które biorą udział już w Krakowie, przejście na Wawel. Następnie to już na Wawelu ciało zostało złożone w krypcie świętego Leonarda, tam gdzie spoczywał również król Jan III Sobieski. To było zresztą ostatnie miejsce, gdzie właśnie w Krakowie na Wawelu Piłsudski był, właśnie oddawał cześć, tam w 1933 roku oddawał cześć właśnie Janowi, jakby w związku z jakąś rocznicą związaną z Janem III. Sobieski tam został początkowo złożony. Później właściwie tak trochę bez uzgodnienia z nikim przeniesiono tę trumnę do, właściwie nie tę trumnę, następną trumnę, która została złożona, do krypty pod kaplicą świętych dzwonów, gdzie do dzisiaj spoczywa. Mówiłam wcześniej, że zostało usunięte serce i mózg marszałka. Ono miało być zgodnie z wolą złożone na cmentarzu wileńskim na Rosie. Miała być tam przeniesiona matka Piłsudskiego, która była pochowana w ich rodzinnym majątku w Złowie. Złów, ten majątek znajdował się wtedy na Litwie Kowieńskiej, więc poza granicami kraju. Piłsudski chciał jakby, żeby matka wróciła do kraju, można powiedzieć, w pewnym sensie. Na tym grobie, na tej płycie żałobnej, nagrobnej zostało wyryte napis Matka i serce jej syna. Oprócz trumny z ciałem, ze szczątkami właściwie matki, złożono też tam serce marszałka Piłsudskiego. Co się stało z mózgiem marszałka Piłsudskiego? Otóż Piłsudski przeznaczył mózg swój do badań naukowych. Te badania miał wykonywać jego dawny podwładny, wtedy profesor medycyny, Maksymilian Roze, żydowskiego pochodzenia, który walczył z Piłsudskim jeszcze w Legionach jako lekarz, a potem zrobił wielką międzynarodową karierę i w okresie międzywojennym założył Polski Instytut Badania Mózgu i później najpierw w Warszawie, potem przeniósł się do Wilna, także można powiedzieć, że mózg Piłsudskiego również trafił do Wilna, tak jak jego serce, i profesor Maksymilian Roze
który w ogóle specjalizował się w takich badaniach elitarnych mózgów wtedy. Były takie jakby, no nie wiem, popularne badania nad mózgami osób wybitnych. I Piłsudski no, oczywiście został zaliczony do takich osób. Profesor Rose te badania przeprowadził, ale w wyniku swojej przedwczesnej śmierci niestety te badania nie zostały ukończone. On zmarł w 1937 roku. W 1938 roku w języku francuskim, którego ja nie znam i nie byłam w stanie przeczytać tej książki, została wypublikowana taka wstępna analiza. Historycy nic na ten temat nie piszą, nie wiem, czy też inni nie znają francuskiego, czy też może nic tam ciekawego nie ma w tej książce. W każdym razie jest to jedyna pozostałość po tym, no jakby po mózgu Piłsudskiego, ponieważ w 1939 roku albo później w czasie wojny ten mózg zaginął. Nigdy jakby nie udało się ustalić, co się z nim stało. Niektórzy przypuszczają, że po wejściu do Wilna wojsk sowieckich został on zabrany i gdzieś być może w jakiś archiwum, jakimś laboratorium jeszcze tam się znajduje. Społeczeństwo polskie do śmierci Piłsudskiego właściwie nie było przygotowane. Jak już mówiłam, o jego chorobie wiedzieli tylko najbliższe otoczenie wiedziało. Jedyna notatka prasowa, jaka się ukazała na temat choroby Piłsudskiego, to była notatka o tym, że nie weźmie udziału w spotkaniu z ministrem francuskim Lavalem i właśnie w związku z chorobą. To było 10 maja. Społeczeństwo nie zdążyło jakby jeszcze przetrawić tej informacji. Ta poranna wiadomość 13 maja była rzeczywiście wielkim zaskoczeniem w Polsce. Oczywiście cały kraj pogrążył się w żałobie, również społeczność żydowska uczestniczyła jakby w tej ogólnonarodowej żałobie. Były odprawiane specjalne nabożeństwa w synagogach, również w Palestynie, jak tutaj Państwo widzą, może słabo widać, ale to jest Palestine Post, takie czasopismo anglojęzyczne wychodzące wtedy w Palestynie, które artykuł mówi właśnie o tym, że dotarła do wiadomość o śmierci Piłsudskiego, że 150 tysięcy polskich Żydów, co było, stanowiło wtedy połowę albo nawet może więcej Żydów mieszkających wtedy w Palestynie, no, pogrąża się w głębokim żalu. Egzekutywa agencji syjonistycznej, a więc tego naczelnego ciała no, jakby zarządzającego wtedy ruchem syjonistycznym, pisała: szlachetny stosunek marszałka Piłsudskiego do Żydów tutaj oraz poskromienie przezeń antysemityzmu pozwoliły Żydom polskim swobodnie odetchnąć mimo kryzysu gospodarczego. Marszałek Piłsudski zaskarbił sobie wieczną wdzięczność żydostwa. Pojawiały się różne inicjatywy uhonorowania Piłsudskiego. Chyba z nich w końcu nic nie wyszło. Pierwsza to była inicjatywa założenia lasu imienia Piłsudskiego, a też była taka inna propozycja założenia miasta o nazwie Tel Piłsudski, ale osoba, która zgłaszała ten pomysł, nie przypadła do końca do gustu polskiej dyplomacji i tak w taki delikatny sposób próbowano tę inicjatywę ukrócić i jak mówię, no, nie wyszło z tego wiele. Również, co jest oczywiste, prasa żydowska w Polsce przez wiele dni jeszcze komentowała to wydarzenie, komentowała też sytuację, w jakiej Żydzi znaleźli się w wyniku jakby śmierci Piłsudskiego, co się w Polsce zmienia wraz ze śmiercią Piłsudskiego. Co właściwie w tych artykułach o Piłsudskim w tym momencie, w tych artykułach podsumowujących, co się wybijało właśnie na taki pierwszy plan. No oczywiście przede wszystkim podkreślano, że Piłsudskiemu całkowicie obcy był antysemityzm, że nigdy nie prowadził antyżydowskiej polityki. Podkreślano taką jego rolę obrońcy Żydów przed antysemityzmem endecji. Też w tym jakby sensie, że dopóki Piłsudski jest przy władzy, endecja, która
no, jakby ze swoim antyżydowskim programem zupełnie się nie kryła, nie będzie miała wpływu na rządzenie. Ale Piłsudski był też traktowany jako taki, można powiedzieć, ojciec narodu. Nawet nie tyle narodu w sensie etnicznym, ale narodu politycznego, narodu obywatelskiego, który ojciec, który traktuje wszystkich obywateli jednakowo i sprawiedliwie. Mateusz Mises w jednym ze swoich artykułów, w którym zresztą, jak Państwo widzą w tytule, jakby dostrzegał też pewne wady rządów Piłsudskiego, ten artykuł był zatytułowany Sprawiedliwy dyktator, pisał: najwyższy epitet etyczny w żydowstwie jest sprawiedliwy. Budowniczy Polski odrodzony, twórca myśli legionowej, powrońca nowoczesnego partyjnego liberum veta, poskromiciel warcholstwa endyckiego, jest szczerze i rzewnie żałowany przez Żydów. Izrael wyżył w nim instynktownie pierwiastek dominujący sprawiedliwości, porządku obywatelskiego, rygoru, dyscypliny, hamujący wszelką samowolę. Do Piłsudskiego pisało też jeszcze za jego życia bardzo wiele osób, również Żydów, i szczęśliwie bardzo wiele tych listów, być może wszystkie trudno powiedzieć, zachowały się w jednym z archiwów polskich. Te listy bardzo często właśnie również pokazywały jakby taki stosunek Piłsudskiego do Piłsudskiego ze strony społeczności żydowskiej, tych poszczególnych osób, które do niego pisały, jako do takiego sprawiedliwego ojca, który no, w trudnej sytuacji dla tych petentów będzie w stanie im w jakiś sposób pomóc, a to proszono, żeby pomógł załatwić pożyczkę w jakimś banku. Ktoś inny prosił nawet o interwencję w gminie żydowskiej, ponieważ zły rabin pozbawił go funkcji rzezaka rytualnego. Ktoś inny prosił o interwencję w szpitalu warszawskim, aby tam umieścić jego chorą żonę. Ciekawe, że też wśród tych listów znajdowały się podziękowania za interwencję. Te listy bardzo są interesujące, bo w gruncie rzeczy nie wiemy, czy Piłsudski rzeczywiście interweniował w tych drobnych sprawach jakiegoś pożyczkobiorcy, czy człowieka, który zbankrutował i teraz potrzebuje, jak tam ktoś pisał, 1000 zł na nowy interes, czy być może po prostu sprawy przybierały pozytywny obrót, a ktoś uznawał to za przejaw interwencji Piłsudskiego. W każdym razie w literaturze żydowskiej wspomnieniowej bardzo często spotkać można właśnie taki motyw. Jeżeli coś pozytywnego się przydarzyło, to zapewne miał na to wpływ Piłsudski i jego interwencja. Tutaj przed wykładem rozmawiałam przez moment z jednym tutaj z gości dzisiejszych naszych, tu rozmawialiśmy o Urke Nachalniku, takim żydowskim pisarzu, byłym złodzieju, kryminaliście, który będąc w więzieniu przeszedł taki swoisty proces resocjalizacji, zaczął pisać i potem na wolności już właściwie ustatkował się, miał dziecko, żonę, przestał prowadzić działalność przestępczą i zrobił karierę jako pisarz. I też w jednym z takich tekstów dotyczących Urka Nachalnika przeczytałam, że Piłsudski właśnie interweniował w jego sprawie i on został zwolniony wcześniej z więzienia. Ale wydaje się, że Urka Nachalnik, ani Piłsudski nie miał takiej, że tak powiem, podzielności uwagi, żeby w 1000 sprawach, czy żydowskich, czy nie żydowskich, interweniować u różnych urzędników. I wydaje się, że ten Urka Nachalnik przesiedział swoje 8 lat za napad na bank, ale bardzo często coś takiego można znaleźć właśnie. Też o tym profesorze Maksymilianie Roze, o którym wspominałam, też w jednym z takich amerykańskich wydawnictw przeczytałam, że właśnie tą katedrę na uniwersytecie dostał dzięki poparciu Piłsudskiego. No, nie jest to też takie bardzo prawdopodobne, środowiska medyczne nie do końca musiały być żeby znajdować się w obozie zwolenników Piłsudskiego, uniwersytety były niezależne. Trudno, że tak powiem, tym wszystkim legendom do końca wierzyć. Drugi typ legendy o Piłsudskim, żydowskiej legendy o Piłsudskim, to jest legenda o uratowaniu
Żyda, Piłsudskiego przez jakiegoś Żyda. To jest właśnie jedna z tych z wersji tej legendy. Marszałek, czując, że grozi mu niebezpieczeństwo, wpadł do najbliższego domu i krzyknął: jestem Piłsudski. Pościciel Żyd, niewiele się namyślając, dał marszałkowi defilin, tałes, modlitewnik, postawił go przy wschodniej ścianie i kazał nic nie mówić. Gdy weszli bolszewicy, spytali, kim jest ten człowiek? To mój ojciec powiedział, modli się. I to jest opowieść o ratowaniu Piłsudskiego właśnie w 1920 roku, ale są też takie opowieści z 1905 roku i wtedy zamiast bolszewików są oczywiście żołnierze armii carskiej jeszcze, tak? No prawdopodobnie, no oczywiście może nie musimy wątpić, że jakiś Żyd mógł Piłsudskiego uratować, ale nic nie wiemy o tym, żeby w 20 roku znalazł się w jakiejkolwiek sytuacji zagrażającej jego życiu. I w czasie rewolucji 1905 roku też właściwie on nie brał jakiegoś aktywnego udziału w tej rewolucji, więc no, są to opowieści, które są przechowywane w bardzo wielu domach, w księgach żydowskich, w księgach pamięci. Wiele osób jakby przekazuje tą wersję tej legendy. Ta biała legenda Piłsudskiego ma też, można powiedzieć, swój rewers w postaci czarnej legendy Piłsudskiego, legendy endeckiej, która z kolei przypisywała Piłsudskiemu otaczanie się Żydami i uleganie żydowskim wpływom, a czasem wręcz żydowskie pochodzenie. O, tu Państwo widzą, tu siedzi Piłsudski w tałesie i czyta żydowską gazetę Heinz. Inni bohaterzy tej karykatury, to jest taka karykatura jakby propagandy gazety warszawskiej. Jak gazeta warszawska widzi rządy w Polsce, że jest to spisek no właśnie żydowski. Mamy tu Piłsudskiego, mamy też bolszewików, mamy bolszewików, tu mamy też cesarza Wilhelma, więc jest to spisek żydowsko-bolszewicko-prusko, no i na pewno jeszcze gdzieś masonów też. A tam z tyłu stoją ci biedni Polacy, jakby, którzy nie należą do tego, można powiedzieć, ksiądz i tu jakby przedstawiciele społeczeństwa polskiego. Jakie więc były no, te rzeczywiste relacje Piłsudskiego z Żydami? Jakie były rzeczywiste relacje między Żydami a Piłsudskim? Oczywiście Piłsudski stykał się z przedstawicielami społeczności żydowskiej od właściwie urodzenia. Mieszkał na Wileńszczyźnie, jak już mówiłam, w Zułowie. I tam dwór, w którym się urodził i mieszkał do czasu, kiedy spłonął. Zdjęcia się zachowały, to są takie reprodukcje, które tutaj znalazłam i Państwu pokazuję. W każdym razie w Zułowie, w tym majątku, jak ustalił późniejszy żydowski historyk, Pinkas Szwarc, mleko do dworu dostarczał właśnie żydowski dostawca. Co było zresztą dosyć spotykane, dosyć częste w różnych regionach Polski. Wiemy też, że po przeniesieniu się do Wilna, kiedy Piłsudski, kiedy właśnie spłonął ten majątek w Zułowie, rodzina Piłsudskiego zresztą już wtedy bardzo zubożała, przeniosła się do Wilna, bracia Piłsudscy. Chłopcy zaczęli chodzić do gimnazjum. To jest zdjęcie właśnie Piłsudskiego z czasów gimnazjum. Chodził do rosyjskiego gimnazjum rządowego. I wiemy też, że do tego gimnazjum chodzili uczniowie żydowscy, między innymi Cemach Szabat. To jest taki bardzo znany z okresu międzywojennego folkista. To jest taki narodowiec żydowski. W swoich pamiętnikach wspominał właśnie, że Piłsudski chodził do tej samej szkoły, co on, albo że on chodził do tej samej szkoły, co Piłsudski, że był dwie klasy wyżej. Więc jakby te kontakty musiały być już kontakty i jakieś takie no, istniały na pewno od najwcześniejszych
lat, ale jakby z strony Piłsudskiego i tego, co on pisze o swoim życiu, kiedy się zaczął jakby wypowiadać, to właściwie pierwsze zanotowane przez niego relacje o stosunkach z Żydami, to są dopiero po jego powrocie z Syberii. Jak Państwo wiedzą, po skończeniu gimnazjum, później już na uniwersytecie, czy też Piłsudski został aresztowany i przesiedział 5 lat na Syberii. Po powrocie bardzo poważnie zaangażował się już w działalność socjalistyczną i właśnie ten okres socjalistyczny, w tym okresie socjalistycznym Piłsudski miał najwięcej kontaktów ze społecznością żydowską, jak również sama kwestia żydowska jakby politycznie bardzo go mocno interesowała i wielokrotnie się na ten temat wypowiadał. Po pierwsze w środowisku socjalistów polskich, w tym środowisku, w którym działał Piłsudski, znajdowało się wielu asymilowanych Żydów. Taką być może postacią, na pewno zresztą najważniejszą, to był Stanisław Mendelssohn, człowiek, który należał do tego pierwszego garnituru socjalistów, ludzi, którzy zakładali Polską Partię Socjalistyczną i na pewno człowiek, który miał bardzo duży wpływ na to, że Piłsudski jakby tak mocno zaangażował się w działalność socjalistyczną, bo Mendelssohn jest związany z takim jakby trochę, można powiedzieć, nowym nurtem w działalności socjaldemokracji polskiej. Wcześniej te wszystkie tradycje związane z istniejącymi organizacjami takimi jak Proletariat, to były takie tradycje, można powiedzieć, internacjonalne, nie podkreślające jakby w żaden szczególny sposób, czy wręcz odrzucające postulat niepodległości Polski. Mendelssohn jest to pierwsze pokolenie socjalistów, które wprowadza do programu socjalistycznego postulat niepodległości Polski i jakby to jest to, co bardzo mocno przyciąga Piłsudskiego, jeszcze mocniej przyciąga Piłsudskiego do ruchu socjalistycznego. Zresztą Mendelssohn kontaktował się z Piłsudskim osobiście, przyjeżdżał do niego do Wilna i wkrótce po Piłsudski nie był na zjeździe założycielskim partii, ale wkrótce po założeniu partii stanął na czele sekcji litewskiej Polskiej Partii Socjalistycznej. Pierwszy tekst, który Piłsudski poświęcił w ogóle sprawom żydowskim, ukazał się na wiosnę 1893 roku w jednym z artykułów czasopisma socjalistycznego, które wychodziło w Londynie i którego redaktorem naczelnym był właśnie Stanisław Mendelssohn. Piłsudski poświęcił cały artykuł, zresztą nie jeden, tej kwestii, o której zaraz będziemy mówić. Mamy tu w Wilnie dobrą połowę mieszkańców Żydów. W innych miastach liczba ich dochodzi do 3/4 ludności i cała ta masa nie ma nic wspólnego z otaczającą ją ludnością. Nawet przeciwnik gotowa jest przeciwko niej stanąć. Jeżeli od 1863 roku rusyfikacja kraju zrobiła postępy, to właśnie wśród ludności żydowskiej. Czyli jakby ten problem, który podnosi w tym artykule Piłsudski, to jest kwestia tego, że społeczność żydowska na Litwie posługuje się językiem rosyjskim i jest takim jakby agentem rusyfikacji kraju. Piłsudski uważał oczywiście przy tym, już na gruncie socjaldemokratycznym, że żydowscy socjaldemokraci w Wilnie powinni jakby zarzucić ten prorosyjski kierunek, powinni bardziej współpracować z Partią Socjaldemokratyczną Polską niż Partią Rosyjską. Próbował też nawiązać osobiste kontakty z przedstawicielami żydowskich socjaldemokratów w Wilnie, między innymi z tak zwaną Wilner Grupę. To była taki zaczątek, zarzewie w przyszłości Żydowskiej Partii Socjalrobotniczej, czyli Bundu.
spotykał się w Wilnie między innymi z Arkadem Kremerem. Tu właśnie zdjęcie, troszkę późniejsze zdjęcie Arkadego Kremera oraz z Senachem Kopelsonem i namawiał ich na to, żeby porzucili język rosyjski właśnie w propagandzie i również namawiał ich do tego, żeby przyjęli postulat niepodległości Polski. O ile ten postulat pierwszy porzucenia języka rosyjskiego został wkrótce przez bunt przyjęty i bunt przerzucił się na język jidysz w propagandzie, o tyle postulat niepodległości Polski nie był długo jeszcze brany przez nich pod uwagę. Socjaldemokraci żydowscy poprawę swego losu wiązali przede wszystkim z radykalną zmianą w Rosji. Uważali przy tym, że w demokratycznym, wielonarodowym państwie rosyjskim Żydzi będą mieli lepsze warunki rozwoju niż w narodowym państwie polskim. Piłsudski nawet wydał taką proklamację do towarzyszy socjalistów Żydów w polskich zabranych prowincjach, których namawiał ich właśnie do tego, żeby przystąpili do Polskiej Partii Socjalistycznej, a nie angażowali się w rosyjski ruch socjaldemokratyczny. Ostatecznie ta Wilna Grupa wraz z innymi mniejszymi grupami żydowskich socjaldemokratów zawiązała Żydowską Partię Robotniczą, socjaldemokratyczną Bund w 1897 roku, a rok później Bund przystąpił do Partii Rosyjskiej Socjaldemokratycznej. No, to był bardzo duży cios dla PPS-u, dla Piłsudskiego również. PPS uważał, że jest to fatalny jakby krok, że właśnie robotnicy żydowscy zrywają łączność z proletariatem polskim i litewskim i stoją po stronie, jakby nie chcą stanąć po stronie tej słusznej walki z opresorem rosyjskim. Piłsudski, można powiedzieć, nie zraził się tą porażką w postaci powstania bundu i postanowił założyć wewnątrz PPS-u sekcję żydowską, która miałaby jakby na własną rękę, już nie poprzez oddziaływanie na przywódców, ale oddolne oddziaływanie na masy żydowskie, jakby przyciągać ich do socjalizmu polskiego. I właśnie wraz z Feliksem Sachsem założył w Londynie czasopismo Der Arbeiter, jedno z pierwszych socjalistycznych czasopism wychodzących w języku jidysz. Tutaj właśnie Państwo też macie przykład innych ulotek. Proletarische Welt. To jest jedna z ulotek, którą też PPS przygotowywało, aby oddziaływać na robotników żydowskich właśnie w języku jidysz. Wiemy, że jakby te plany były bardzo rozbudowane, ale rzeczywiście bunt utrzymał się jako partia. To bunt zdobywał większość zwolenników wśród proletariatu żydowskiego i z czasem Piłsudski, który był jednak realistą politycznym, był romantykiem, ale też i realistą, zrozumiał, że jakby ta walka z buntem no nie jest efektywna i już po swoim aresztowaniu i potem ucieczce ze szpitala w Petersburgu około 1902 roku zaczął zmieniać swoje nastawienie do bundu. Tym bardziej, że bunt w międzyczasie przeszedł taką pewną ewolucję z takich pozycji całkowicie internacjonalistycznych, przeszedł na pozycję narodowo-żydowskie i jakby można powiedzieć, że ten program zaczął zdobywać pewne uznanie w oczach Piłsudskiego. Między innymi wtedy właśnie po wyjeździe z Rosji znalazł się w Londynie i tam znowu nawiązał kontakt z Arkadem Kremerem. Był zapraszany do jego domu, a z kolei Kremer umożliwiał mu kontakty z innymi